Przemysł II urodził się 14 października 1257 roku. Był piątym dzieckiem księcia wielkopolskiego Przemysła I i Elżbiety Śląskiej, córki Henryka II Pobożnego. Przemysł II przyszedł na świat 4 miesiące po śmierci swego ojca, przez co wychowaniem zajęła się matka. Jednak księżna Elżbieta zmarła w 1265 roku, a opiekę nad młodym księciem przejął jego stryj, Bolesław Pobożny, który był księciem kaliskim oraz tymczasowo zarządzał dzielnicą poznańską, ojcowizną Przemysła II. Stryj wprowadzał młodzieńca w arkana polityki, a już w 1272 roku posłał go na wyprawę wojenną. Henryk, toczący wojny z Brandenburgią, nakazał Przemysłowi II zniszczenie przygranicznego grodu we wsi Strzelce i złupienie okolicy. Wyprawie przewodzili doświadczeni rycerze, wojewoda poznański Przedpełk oraz kasztelan kaliski Janek. Po zebraniu wielkopolskiego rycerstwa ruszono w stronę Nowej Marchi. Śmiałym szturmem bez maszyn oblężniczych zdobyto zameczek i prawdopodobnie z rozkazu Przemysła wymordowano wszystkich jego obrońców. Gdy cel osiągnięto, część rycerstwa zaczęła rozchodzić się do domów. Jednakże młodociany książę otrzymał wiadomość, że w strategicznym grodzie w Drezdenku znajduje się nieliczny garnizon. Przemysł, nie czekając długo, zebrał pozostałe wojsko i ruszył w stronę grodu. Brandenburczycy, zauważywszy Wielkopolan szykujących się do szturmu, ogłosili kapitulację, gdyż obawiali się, że podzielą los obrońców Strzelec. Wyprawa zakończyła się sukcesem, a ówczesny kronikarz zanotował, że książę wrócił do domu z honorem i triumfem. Przemysł II coraz bardziej dążył do samodzielności, jednakże to stryj dalej kierował jego poczynaniami. Bolesław Pobożny w 1273 roku, w celu zawarcia sojuszu przeciw Brandenburgii, wybrał małżonkę dla księcia poznańskiego. Była nią Ludgarda, córka księcia Mecklenburskiego. Niedługo po ślubie Przemysł popadł w konflikt z Bolesławem Pobożnym. Nie zachowało się wiele źródeł na ten temat, ale prawdopodobnie młody książę został uwięziony w Gnieźnie, z którego wkrótce uciekł. Po tym wydarzeniu władał już samodzielnie dzielnicą poznańską. Wkrótce też zawarł układ o wspólnej pomocy ze swoim rówieśnikiem, księciem wrocławskim, Henrykiem IV Prawym, zwanym również Probusem. Sojusz został wystawiony na próbę w 1277 roku, gdy Henryk został porwany i uwięziony przez swojego stryja, księcia legnickiego Bolesława Rogatkę. Przemysł II wraz z księciem Głogowskim, Henrykiem III, stanął na czele wojsk rycerstwa poznańskiego, wrocławskiego i głogowskiego. Niestety nie zachowały się źródła podające dokładny przebieg kampanii oraz liczebność wojsk. Wiadomym jest za to, że do decydującego starcia doszło 24 kwietnia 1277 roku między wsiami Stolec a Zawróconą, niedaleko Ząbkowic Śląskich. Jak podają kroniki, starcie trwało cały dzień i było krwawe. Początkowo wojska koalicyjne Przemysława zdobyły przewagę i zaczęły spychać rycerstwo legnickie. Rogatka, widząc rzeź swoich podkomendnych, w obawie o własne życie, uciekł z pola bitwy. Dowództwo po nim przejął jego syn, Henryk V Brzuchaty, który okazał się wytrawnym wodzem. Opanował panikę, zebrał oddziały, które zaczęły się wycofywać i zachęcał do dalszej walki tych, którzy opadali już z sił. Po przezwyciężeniu kryzysu pobił wojska poznańsko-wrocławsko-głogowskie. Tak długoż opisał tę bitwę. Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że legnicy rycerze, chociaż zwycięzcy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. Do niewoli dostało się wielu rycerzy oraz prawdopodobnie sam Przemysł II. Uwięzienie trwało jednak krótko, bo kilka tygodni później cieszył się już wolnością, a miesiąc po nim na wolność wyszedł Henryk Prawy. Szybkie zakończenie konfliktu śląskiego było zasługą króla Czech, Przemysława Ottokara II, który dążył do rozprawy z Rudolfem Habsburgiem i potrzebował do tego śląskich sojuszników. Przemysł II rok później, pod nieobecność Bolesława Pobożnego, zarządzał dzielnicą kaliską, a po jego śmierci w 1279 roku został księciem Wielkopolski. Wzmocnienie pozycji Przemysła kolidowało z królewskimi planami Henryka Prawego. Wkrótce stosunki między obydwoma książętami uległy pogorszeniu, a w 1281 roku na Zjeździe Piastowskim Henryk pojmał i uwięził Przemysła. Ten, by uzyskać wolność, musiał zrzec się ziemi rudzkiej. Książę Wielkopolski zacieśnił więc współpracę z księciem gdańskim, Mściwojem, a na Zjeździe w Kępnie w 1282 roku zawarto umowę, według której Przemysł po śmierci Mściwoja miał otrzymać księstwo gdańskie. W 1283 roku, w wieku 22 lat, umiera Ludgarda, żona Przemysła II. Kronika z tamtych lat krótko podsumowuje to zdarzenie. Śmierci jej nikt nie zdołał dociec, jak zaszła.
Jednak szeptano, że została ona zamordowana na polecenie swego męża, gdyż była niepłodna. XIV-wieczna kronika podaje, że Lutgardę uduszono z rozkazu Przemysła. Takie przeświadczenie utrzymywało się jeszcze przez wiele lat, gdyż Jan Długosz również podawał taką wersję wydarzeń. W tym samym roku Jakub Świnka został arcybiskupem gnieźnieńskim, a Przemysł związał z nim swą przyszłość, nadając mu liczne przywileje. W roku 1284 Henryk IV Prawy ponownie zaatakował Wielkopolskę i przy pomocy zdrady sędziwoja Zaręby zajął Kalisz. Przemysł w następnym roku odzyskał gród, ale musiał zrzec się warowni w Ołoboku. Za zdradę ród Zarębów został pozbawiony majątków, a sędziwoj wraz z krewniakiem Benjaminem zostali uwięzieni. Gdy sprawy w Wielkopolsce zostały opanowane, Przemysł ponownie wstąpił w związek małżeński, a wybranką została Ryksa, królewna szwedzka, która dała mu córkę, Ryksę Elżbietę. W kolejnych latach stosunki między Przemysłem a Henrykiem uległy poprawie, a w 1287 roku wspomniana dwójka zaczęła pertraktację wraz z Henrykiem III Głogowczykiem i Leszkiem Czarnym. Dotyczyły one wzajemnego dziedziczenia księstw, w razie gdyby któryś z nich umarł bezdzietnie. Tak więc gdy w 1288 roku zmarł Leszek Czarny, Henryk IV Prawy opanował Małopolskę. Jednakże wkrótce został pokonany przez wojska Władysława Łokietka. Probus zdołał utrzymać się w Krakowie, ale utracił ziemię sandomierską. Henryk wysłał poselstwo do papieża, aby ten pozwolił mu koronować się na króla Polski. Jednak nie dane mu było otrzymać odpowiedzi. Prawdopodobnie regularnie podtruwany przez swego medyka, zmarł w 1290 roku. Na mocy zawartego wcześniej układu, Głogowczyk otrzymał Wrocław, a Przemysłowi dostała się ziemia krakowska. Jednakże w samym Krakowie książę Wielkopolski nie miał poparcia, gdyż możni woleli widzieć na tronie czeskiego króla, Wacława II. Tak więc Przemysł zrezygnował z tytułu księcia krakowskiego i powrócił do własnej dzielnicy. Aczkolwiek gdy opuszczał Kraków w 1291 roku, zabrał ze sobą insygnie koronacyjne królów polskich. W 1293 roku Przemysł II po raz trzeci zawarł małżeństwo, tym razem z Małgorzatą Brandenburską. Do ważnego wydarzenia doszło w 1294 roku, gdyż wtedy zmarł Mściwoj II, a na mocy zawartego przed laty traktatu Pomorze Gdańskie trafiło pod władanie księcia wielkopolskiego. Jednakże największy sukces nadszedł w 1295 roku. Dzięki staraniom Jakuba Świnki, papież Bonifacy VIII udzielił zgody na koronację Przemysła. 26 czerwca w katedrze gnieźnieńskiej, po 216 latach, Polska odzyskała tytuł królestwa oraz miała koronowanego monarchę w osobie Przemysła II. Król wkrótce udał się na Pomorze, gdzie potwierdził wiele przywilejów i zapewne przyjął hołd od możnych. Na zapusty 1296 roku Przemysł II udał się do Rogoźna, gdzie hucznie obchodził ostatnie dni karnawału. W pierwszych dniach lutego do Rogoźna wpadł oddział zbrojnych. Według najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń doszło do zdrady w kręgach królewskich, która pozwoliła Brandenburczykom dostać się w pobliże monarchy. Margrabiowie Otto IV, Otton VII i Jan chcieli porwać Przemysła II i wymusić na nim pewne ustępstwa. Król jednak chwycił za miecz i po krótkiej walce został ranny. Zamachowcy schwycili króla i popędzili w stronę swoich mocodawców. Niestety poniesione rany były tak ciężkie, że dalsza ucieczka nie była możliwa. Sprawcy, wiedząc, że pościg jest już niedaleko, zabili monarchę. Źródła mówią, że zrobił to Jakub Kaszuba i porzucili ciało przy drodze we wsi Sierniki. Jan Długosz opisał to wydarzenie w następujący sposób. Alubo król Przemysła, wzbudzony zgiełkiem i rozruchem, nie wiedział jakich i jak silnych miał nieprzyjaciół. Wszelako zebrawszy odwagę, jako mąż dzielny i wielkiego serca, wraz z drużyną swoich dworzan i rycerzy, których do odporu zachęcił słowem i własnym przykładem, uderzył na napastniczą zgraję, a stoczywszy walkę, wielu poranił i trupem położył. Ale zmuszony raczej pełnić powinności żołnierza niżeli króla i wodza, pod przemagającą liczbą nieprzyjaciół, nawałem strzał i mieczów, którego zewsząd dosięgały, walcząc chwalebnie, jak naród jego przystało, omdlał i padł na ziemię, mnogimi okryty ranami. Porwali go sasi, ledwo półżywego, z wielką radością i uszczęśliwieniem. Chcieli bowiem Przemysła, jako na triumf żywcem do kraju swego prowadzić, i tak swoim, jak i obcym ludom, sprawić z niego pociechę, sobie zaś zjednać zaszczyty i wielką sławę u Niemców. Ale osłabionego mnogimi i śmiertelnymi ranami, na próżno wsadzali na koń, usiłując go uwieść do swoich. Leciał bowiem z konia i już na wozie nawet wytrzymać nie mógł. Mdlejący wreszcie i skonania bliski padł na ziemię prawie bez duszy.
Gdy więc żadnej już nie było nadziei, ażeby król dożył do dnia następnego, na ciało spętane i poranione, i już naznaczone znamieniem śmierci, rzucili się z zapalczywością i zakuli je licznymi razy. Przemysł II przeżył 39 lat i został pochowany w katedrze poznańskiej po zaledwie 7 miesiącach panowania.